Cześć. Jestem siostrą zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Chciałam zostać zwykłą zakonnicą, lecz sam Pan Jezus wyznaczył mi rolę swojej sekretarki. Chciałabym Wam opowiedzieć o mnie, więc muszę zacząć od początku. Urodziłam się 25 sierpnia 1905 roku we wsi w Polsce Głogowiec. To jest mój dom rodzinny. Moi rodzice, Marianna i Stanisław Kowalscy, byli rolnikami. Miałam dużo rodzeństwa. Było nas aż 9. Na chrzcie świętym otrzymałam imię Helena. Od pewnego czasu bardzo chciałam zostać zakonnicą, lecz nie było to takie proste. Moi rodzice się nie zgadzali i nie miałam odpowiedniego posagu, by nią zostać. Kiedy miałam 19 lat, wybrałam się ze znajomymi na zabawę taneczną. W pewnym momencie ujrzałam cierpiącego Jezusa. Powiedział On do mnie: Dokąd Cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? Po tym wydarzeniu opuściłam mój dom rodzinny i poszłam za głosem Jezusa. W 1925 roku wstąpiłam do zakonu i otrzymałam imię Faustyna. Będąc w zakonie Białej, w Warszawie oraz Płocku, pełniłam różne obowiązki. Pewnego razu, gdy przydzielono mnie do pracy w kuchni, najtrudniejszym zadaniem było odcedzenie ziemniaków. Zupełnie nie dawałam sobie z tym rady. Garnek był ciężki i wszystko mi się wysypywało. Skarżyłam się siostrą, a one mówiły mi, że się przyzwyczaję. Skarżyłam się również Jezusowi, a On umocnił mnie w tym, że doda mi siły do wykonywania tego obowiązku. Następnego dnia, gdy chciałam odcedzić ziemniaki, uniosłam garnek z łatwością i lekkością. Kiedy otworzyłam pokrywę, ujrzałam piękne czerwone róże. W ten sposób sam Pan Jezus dał mi do zrozumienia, że obowiązki wykonywane z posłuszeństwa są jak piękne bukiety kwiatów. Kiedy wizyty Pana Jezusa stawały się coraz częstsze, musiałam jednak komuś o nich powiedzieć. Powiedziałam mojemu spowiednikowi, księdzu profesorowi Michałowi Sopoćko i matce przełożonej. Ksiądz profesor, nie wiedząc, co ze mną począć, nakazał mi spisywać wszystkie rozmowy z Jezusem. I tak powstał mój dzienniczek. Pamiętam, jak pewnego razu do klasztoru przyszedł biedny i ubogi chłopak. Miał on podarte ubrania i był zmarznięty, a na dworze było zimno i deszczowo. Powiedział ode mnie: poproszę o coś ciepłego do jedzenia. Więc poszłam do kuchni, zagrzałam mu zupę i wkruszyłam do niej trochę chleba. Dałam mu, a on zjadł ze smakiem. Kiedy oddawał mi talerz, dało mi się ujrzeć jako Jezus. Gdy się odwróciłam, już go nie było. Następnie poszłam do swojej celi i przemyślałam, co się właśnie stało. Wtedy usłyszałam te słowa: Jezurko moja, doszło do mnie podziękowania ubogich. Podobało mi się Twoje miłosierdzie. Zaczynam dostrzegać dobroć wspomagania innym. Ludziom biednym, starszym i dzieciom. To tak jakby sam Pan Jezus się za nich chował. Często modliłam się tymi słowami. Panie, pomóż mi, aby ręce moje były miłosierne, by czyniły dobre uczynki. Panie, pomóż mi, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła źle o innych. W niedzielę 22 listopada 1931 roku w Płockim klasztorze objawił mi się Jezus. Powiedział On do mnie: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która widzieć będzie ten obraz, nie zginie. Jezus był ubrany w białą szatę. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą na klacie.
Spod tej uchylonej szaty wychodziły dwa promienie. Jeden czerwony, a drugi blady. Te promienie to krew i woda. To miłość i chrzest. Cieszyło, wpatrywałam się w Jezusa z radością i trochę strachem. Pan Jezus chciał, aby ten obraz czczono najpierw w naszej kaplicy, a następnie na całym świecie. Mam zadanie i powołanie. Pan Jezus chce, abym była apostołką miłosierdzia Bożego i pisała o Jego dobroci ze względem nas i na cały świat. Pewnego razu Pan Jezus powiedział mi wprost: przygotuj świat na moje ostateczne przyjście. Pan Jezus ciągle powtarza mi, abym się nie lękała, ponieważ zawsze jest przy mnie. Mam zaledwie 33 lata, jestem w klasztorze w Krakowie. Moje życie jednak dobiega końca. W sumie to nie zrobiłam niczego wielkiego. Pracowałam na furcie, w ogródku, piekarni oraz sprzątałam. Koronka stała się powszechną i ulubioną modlitwą wielu ludzi, zarówno prostych, jak i wykształconych. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.